Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Jak coś, to ten odcinek będzie w sobotę, czyli jutro. Dzisiaj będzie mecz towarzyski z Master Kciukiem. Tak, powróciliśmy do serii duet 1 na 1. No i powiem wam, było przyjemnie. Bardzo fajnie było, warto było do tego wrócić. Ja jestem oczywiście zadowolony z Niemców, tylko niestety pan Miller nie popisał się wczoraj. Ja nie wiem, co mam z nim robić. Jeżeli dalej się nie będzie popisywał, to kurde, normalnie wpuszczę lewego albo Klose. Małe zmiany zrobiłem, Getzeusz poszedł na środkowego pomocnika. Ja mu podziękowałem za pracę na tej pozycji, dlatego mu zmieniłem. To nie jest awans, tylko pogorszenie jego osoby, bo kurde, on nic nie robi. Za to kupiłem Ilkaya Gündogana, bo uznałem, że może to być dobra pomoc ofensywna dla Niemiec i uważam, że się będzie fajnie zgrywał z tą trójką, czyli ze Schmelzerem, Reusem i Hummelsem. Hummelsem, chuj mu w dupę, nieważne. No i tutaj jeszcze porobiłem porządki, tu będzie Alibaba, Szczur, Świński z obory, Shakira, Kedira, Lewy, lewa klepka i Waldek oczywiście też będzie. Herman od Ketchupów już się i tak sprzedał w trzech meczach u mnie, chyba w dwóch właściwie, nieważne. Uznałem, że porównując jego statystyki do statystyki tego piłkarza, no to sam jest o wiele lepszy. No może ma szybkości na minus 1, ale ma 90, to i tak jest nawet dobrze. Dobrze, to my już zaczniemy mecz. Toniemu Kroosowi trzeba uznać nagrodę za to, że wczoraj strzelił nam gola. Damy mu strzały. Albo... Czekajcie, co by można mu było dać? Podania. No, dajmy mu podania, no, żeby mógł lepiej to robić, bo chce się starać i to widać. I kto jeszcze strzelił u mnie gola? Bodajże, czekaj, to był Kroos. Chuj, chyba już zapomniałem, kto to był jeszcze Kroos. O ludzie, chyba mam krótką, aż za krótką pamięć. Kurde. Nie, zapomniałem, ja mam kurde przeciążenie pamięci. Musiałbym zobaczyć, kto jeszcze u mnie strzelił tego gola. Shakiri, Kedira. Chuja, pamiętam. Adam jeszcze Hummelsowi. Nie wiem, no ja straciłem pamięć. Kompletnie. Dribbling. Podania. A dajmy mu podania na srebrnym, żeby nie miał aż tak na fulla. To dajmy mu to podanie plus 10. Niech się cieszy chłopak. No Jerovija nawet nie daje boosta, bo on i tak... Nie. Boosta mu nie warto dawać, chociaż... 69 kart, nie? Dorąbany, nie? A może mu dajmy dzisiaj wszystko plus 10. Znaczy plus 6. Chciałem powiedzieć, nie wiem, łapanie Robinsonada, mam tyle tych kart, że to jest katastrofa. Łapanie piłki. A dajmy mu dzisiaj łapanie piłki, zobaczymy, jak on się spisze z taką pozycją. Ty, Miller, nic nie dostaniesz na śniadanie, ty kurde się nie wykazałeś. Zobaczymy, jak Ilkay Gündogan się wykaże dzisiaj. Jest u mnie pierwszy raz, tak samo jak i sam. A Getze na środkowym pomocniku za Świńskiego. Zobaczymy, jak to się spisze. Aha, ja jeszcze nie zacząłem tej ligówki, no fajnie. Dobra, mamy 4 punkty. Ja się tam cieszę, żem wygrał ten mecz wczoraj. Zobaczymy, czy dzisiaj się wykażą wyjątkowo. Zobaczymy. Mają szansę. Moment, daj im wszystkim kondycję. A no właśnie, biegaliby mi z wyczerpaniem. Dam im tutaj, niech się cieszą, niech mają karmę.
Bo jak nie, to kurde, niech wywalają mi stąd. No, Samowi jeszcze nie dałem na full kontrakty, ale to wyrąbane. O, koleś ma chyba Brazylię. Wyraźnie to widać. Zobaczymy. YOLO Brothers. O, widzę, że też, kurde, nazwa dorąbana. Co on tu ma? Kurwa mać, Neymar. No to ładnie. I tu ma defensywny skład brazylijski. Chuj, by go strzelił. Neymar. Po raz pierwszy stanę z Neymarem przeciwko Brazylii. Oczywiście w ligówkach. Bo tak ze znajomym to ja go Witamy Państwa, widzę niezwykle 50 serdecznie, razy Dariusz dziennie. Szpakowski I mi i takie gole również strzela, Paula że to Rangela. jest Zapraszamy choroba na mecz z morska. nadzieją, że wspólnie Już, zobaczymy kurde, wielkie robi emocje. serię podań. Ale zaraz mu zniweczę te plany. Miller! Kurwa, działaj! Już od razu Dzisiejsze wykopuje. spotkanie Boi się, prowadzi że Sung mu Kwangchuk. Niemiec strzeli. O kurde! Łoż ty w życiu! Neuer! Już w trzeciej minucie puścił! Za co ja cię kupiłem? Kurwa, Getze. No faul! Jak chuj! Co? Jeszcze dla mnie? Nie, no ja pierdzielę. Już, kurde, przegrywamy ten mecz. 3 minuty i chuj. Jeszcze dla niego piłka. Kurde, przekupiony sędzia jak nic. No, ilk. Kurde, no Neymar. No spanikował jak na pierwszej randce. Zesrany, o, Neuer złapał to! To potrafił złapać, a tamtego luj niemiecki Dobra nie piłka, złapał. utrzymują się przy Kurde, piłce. śmiecio. Jeszcze mi, kurde, pomocnik strzelił. Taki wał. Kros, kurde, Miller wyrzucił działajcie, rzut coś karny. Liczymy wszyscy na współpracujcie! tego gracza. Ciężko pracuje No, zawsze kurde, na sukces Dawidek. zespołu. Dzięki niemu inni mają większe Dobrze, możliwości. Miller! Piłka Strzelaj! wykorzysta. Strzelaj! Dobrze. Dobrze! Diego Alves jego obronił. Piłka Ale mamy zespołu rożnego i teraz Belgii trzeba będzie odnośnie. dobrze to zrobić, żeby po prostu nie zasz... Kurde, dośrodkuj to. Oj, on to Strzelają złapał, na ja tamtym krąg, pierdzielę. drużyna Jak ty podbiega to po piłce. dośrodkowałeś? Kros! Ty przyjebie. No i spalony jeszcze. Offside. No, offside, kurde, żeby mi bramkarz zrobił offside! Co za śmieć! Kurde, grajcie coś! No zobaczmy, kto to Spieprzaj, poradzi. Neymar! Royce. Dobrze, Royce? A, niedobrze. Neymar. Kurde, teraz Neymar, uważać. Odsejął, ale Dobrze, nie Boateng. wszystkim. Marco Royce. I Royce teraz biegnie. I kurde, zrobisz dośrodkowanie. Blisko pola Walcz z karnej, Dani wielki strzał. Alvesem, walcz, dobrze Piłka walczył wybiega do gdzieś na końca. bok. Ale niestety jego Dawidek Luiz wychwycił Neymar. i cała akcja poszła w pizdu. Teraz cross. Cross zrobisz dośrodkowanie numer dwa. Kapitalna wrzutka. Ło, Miller jak ładnie z główeczki przyrąbał. I zatańczymy se Macarenę. Niemiecką Macarenę. 16 minuta. Pięknie. No, cross. Piłka wybiega Piękna gdzieś na asysta. bok. A Neymar. Miller skoczył Znakomite normalnie jak wyrwanie sprężyna i strzała. z główeczki przywalił. Wyskoczył I jest i jeden i strzelił jeden. jednocześnie i Walczymy bardzo dalej. precyzyjnie skierował do I powiem, bramki. że coś obawiam się, że może Neymar. nam tu Neymar strzelić. Jeżeli dobrze nim będzie grał. Bo jak na razie to nic nie Sam. pokazał. Samuel, tylko nie Eto. Też czarny, ale nie Eto. Nie Odegrał z ponownie BPL, piłkę. przynajmniej. Miller. Prosto do Miller! miejsca można Podaj mu strzelać. to! Dobrze! A, Michael Dani Kulusz Alves, odegra piłkę. kurde. Zabierajcie mu Kulusz. częściej tą piłkę. Yk! Kurde, yk! Marco Reus. No, Royce. Aj, Oj, teraz już strata. Royce'owi piłkę zabrali. Taki wał. O, Świetnie Gündogan! powiedział do tego Chciał się sędzi sędzia. popisać, ale mu nie wyszło. Wspaniałe zagranie. Ale Piłka jak na razie trafiła nie jest prawo. źle z Marco Gündoganem. Reus. Marco Reus, pchaj się! No i się nie dopchał. Nie doprosił się o piłkę. Götze ładnie, czyli Kulusewski widać, piłkę że tam chyba przekuwa. jest jego pozycja tak naprawdę. O Boże, Götze! Co ja Polska ci mówiłem o kamienica takich wraca w swoją akcjach? grę. Jak jeszcze raz tak zrobisz, to kurde wyleci i Świński za ciebie wejdzie. Przyrzekam ci to. Że jak kurde to zawalisz, to o, szybko stąd wyjdziesz. Kulusz Dobra. zastanawia się nad Gündogan, rozegraniem. no i już mu piłeczkę zabrali. O, coś czuję, że chyba Gündogan, no nie wiem co z nim, dlaczego tak
Zawsze mogę następnym razem Millera wpuścić. Dobra, Gündogan. Jest! Pięknie! Dośrodkowanie! I Miller ładnie z główki, tylko jego Diego Alves to najsprytniej w świecie wychwycił. No i już piłeczka zabrana, a miałem nadzieję, że ją przejmę z powrotem na dłużej. Pięknie, pięknie! Gece! Gece, biegnij! O, Gece i dośrodkowanie, to ciekawe. Ło, Miller i druga główeczka! I Gece, ładnie! Pięknie! Czyli tam jest twoja pozycja, Gece, na środkowej pomocy. Nie może być na ofensywie, bo się nie nadajesz tam. Pięknie, Gece! Zajebiście, i druga główeczka Millera, i rządzimy póki co. O, coś widzę, że ta Brazylia chyba już płacze. O, albo i nie, albo coś kombinują. Coś jeszcze kombinują, żeby nas wygryźć. Ale na razie. No kurde, Royce! Co ty zrobiłeś? Ty luju zarąbany. Bo wylecisz za szczura. Dobrze. Gece. No nie no, Gece się tam spisuje, no. Dzisiaj go będę chwalił. Dlatego, bo jest na innej pozycji i to nawet zadziałało. Dobra. Schmelzer. Jebut. Royce. I biegniesz. I biegniesz ile sił. Oj, dzięki za piłkę, Dani Alves. A, i Dawidzka kupiłem z PSG, bo z Chelsea już mi się nie będzie nadawał. A Brazylią nie wiem, czy jeszcze kiedyś zagram. Kto go wie. O kurde, uważać, uważać. Dobrze, pięknie. Pięknie. O kurde, podaj to, dobrze, pięknie. No, ale nie do Neymara. Dobra. Miller, zapierdylaj. Teraz twoja kolejne dośrodkowanie. Ło! O kurde. Pchaj się z... O, i ty, co robisz, Escape'a? Co robisz, pauzę? Co za luj, zarąbany śmieć. Myśli, że kurde, jak zrobi pauzę, to już będzie miał dzień dziecka i kurde, dostanie w prezencie lodzika. No szybciej! Kurde, wygrywam z tobą. To chyba jest jakieś już znaczące znaczenie. No człowieku, nie będę na ciebie czekał. Moja piłka. Samuel. Teraz tam podaj. A, dobra, Gündogan spieprzył akcję. Bierz tą piłkę, dobrze, zabierz temu mini czarnemu. Pięknie. Gece. No i ładnie nabiłeś Marcela. No dzisiaj dobrze się spisuje. Nie jest z nim najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Ale Gece, podanie mogłeś już akurat dobre zrobić. Łoty! Ło, Neymar by nam prawie strzelił, ale Neuer to wychwycił bardzo dobrze. Pewnie chwycił piłkę. Tak, na pewniaka. Royce! Już po raz drugi! Jeszcze raz to szczur wejdzie za ciebie. Boż Boże, ja cię pierdzielę. No i Hulk. Potęg. Spieprzył podanie. Gece, podanie do Krosa. Idziesz niżej i zrobisz asystę. Jebut! O, i nie ma, spalony jeszcze. Cholera. No za blisko, Kroos. Mogłeś dalej zrobić to dośrodkowanie. Może wtedy by tego spalonego nie było. Dobra. Ło! Ale mnie tu zaskoczył. Dobra, podania z góry. Fajnie. Schmelzer. Wykop to. Dobrze. Ale nie tam! I wracamy do punktu wyjścia. Dobrze, Royce. Gündogan. Dobrze. Twoje pierwsze dośrodkowanie. Jebut. O, ładnie! I hat-trick! Zajebiście, Miller! Zatańcz tę drugą makarenę! Świetnie! Miller to jest mistrz główek. OP. A Gündogan, no, spisał się na medal. Podziękować mu tylko można. 3-1. On już jest chyba podłamany. Nie. Ma Neymara, ma kurde sen Brazylię i przegrywa. No, wstyd. Miller, gratuluję, hat-trick. Jestem z ciebie zadowolony, zostajesz w drugiej połowie, chociaż nie wiem jak z twoją kondycją, ale zostajesz, tak, mianowicie chyba zostajesz,
bo jak na razie to mnie ta Brazylia nie wkurwiła, ani nic, to nie wpuszczam lewego, tylko coś bym zrobił. No Royce, no dzisiaj nie robił placeów, Shirley wchodzisz za niego, jak tam w ogóle jeszcze z Getsusiem? No Getsus się spisuje na tej pozycji, ja nie mam nic do zarzucenia, jest z nim fajnie. Cross również dzisiaj asystor i Gindogan, trzech asystorów. A coś z obroną? Kurde no. Dobra, jedna zmiana tylko będzie i chuj. Trzy bramki, pięć strzałów, zajebiście Miller. Dzisiaj chyba się opamiętał po wczorajszej rozmowie. Dobra. I Szczur wchodzi. Zajebiście. I zaczynamy akcję. Dobra. Lama. Dobrze, kapitan FC Bayernu. Szybki jak błyskawica. I robi dośrodkowanie, któremu nie wyszło. Cross. Ło! Jedziesz, ale Szczur zajebał! 4-1. Zajebiście, no kurde, nie wierzę w tych Niemców. Dzisiaj pracują. Brawo. Cross asystor i Schirle, ale przyjebał. Pięknie. 4-1, no kurde, dzisiaj to normalnie gromimy. Normalnie niczym półfinałowy mecz Brazylia-Niemcy. To tak wygląda, no. Po prostu dzisiaj Brazylia opłakuje swoją historyczną przegraną. Dobra, Miller biegnij. Miller, kurde, mol. No i spalony, Szczurze. Wybij to. Chyba to był Boateng albo Dante. Nie, Dante nie, bo wtedy to by była mieszanka. Dobra. A tak to mamy wszystkich Niemców, idealnie. O. Dawaj piłeczkę, nic nam już nie strzelisz. Mam już taką przewagę trzech goli, że to już tego nie idzie nadrobić. Nie sądzę. O kurde, uważać. Uważać! O szkurde. Dobrze, Neuer, dobrze. Schmelzer, zajebiście wszystko. I biegnij, Miller, biegnij, albo mu podaj, bo ci mogą piłkę zabrać. Ale była poprzeczka i niestety nie ma piątego gola, ale ładnie i tak. I tak bardzo ładnie. Ej, dawaj tą piłkę z powrotem. Dzięki, dzięki. Ale zabrali, no. Co? Ty mnie nie zaskoczysz, tym Szczura nie zaskoczysz. Dawaj z powrotem tą piłkę do Getsego. Getse, Miller. Dobra, biegnij. Kurde, Marcelek mi zabrał. Dobra, podaj mu to. No, kurde, nie tam, Miller. Co się już z tobą dzieje? Hat-tricka se strzeliłeś i już myślisz, że jesteś pro. Grasz do końca, to nie ma tak. Dobra, Getse. No naprawdę, no i teraz dałeś im okazję. Dobra, Boateng tam był. Macie szczęście. Dobra, wywalczył. Jaki faul? Jaki faul? Jaki ten sędzia jest popierdolony? No, łap to Neuer. Dobrze, pięknie. Okej, okay, 4-1. Przewaga już chyba nie do zbicia. Dobrze, Neuer. Kolejny raz. Dobra, bierz tą piłkę. Ło, dobrze. No kurde, Ramirez czarna, ten czarny asfalt musiał już zabrać tą piłkę. Dobra, Miller biegnij. Ile sił w nogach, ile pety w stopie. Biegnij, siłuj się. No kurde, za szybko. Dobra, ale no ten, no ten to jeszcze musiał spierdolić podanie. No nic, no nic. O, piłka dla nas. No co za lagi. Co za lagi. Dobrze, Hummels, pięknie. No, nie udało ci się tego wykopać, za późno trochę. Dobra, ale walczymy do końca. Bo Brazylia się nie podda, z pewnością. Dobrze, bo ten, pięknie. Cross, no nie musiałeś tego robić. Ci stoją, zamiast pójść po piłkę, dają mi okazję do piłki chyba, nie? Dzięki. Bo sam? No co ta, co tak za słabo? Ten to widać, że strzały ma za mało, no. Dobra. No spalony był jak nic. Ale dziękuję. 4-1, no tu robimy tą Brazylię. Niech płacze. Dobra. No crossowi już ci
musieli zabrać. Ochuj, 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 wykop to, wykop. Dobrze. Doskonale wręcz. Miller. Millerowi już zabrali. Tu podanie. A, do Dawida oczywiście. Kurde! Co za lagi! Tak dobry mecz, jeszcze go musi lagować. I znowu dla nas spalony. Hummels wykop. No kurde, ogarnij te lagi. Dobrze, Gece. Dobrze. Walczy dzisiaj, pracuje. Pięknie, 5-1, no. To już chyba są tak całkowicie podłamani, że oni już chyba powinni przestać grać. No, Niemcy zabili nadzieję Brazylii na wygraną. To był prawie faul, ale chyba raczej potknięcie Millera o piłkę, no. Dobra, Schmelzer, podaj mu to. Jeszcze żywię nadzieję, że będzie jeszcze jeden gol. Dobra. Ale niestety. O, 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 i debil wyszedł. Ale my zrobiliśmy większy błąd. No niestety. Ale kurde, przez te jego lagi! Kurwa, lagus zasrany. No i spalony za karę, że ty lagi tworzysz. Tych Niemców. A jednak robią moc, działają. Nie wierzyłem w nich. Ale jednak, cuda robili. Dzisiaj Gil i Kroos się popisali jako asystorzy. 9-6 ocena Miller. No po prostu cud, malinka. Za to dostaniesz porządnego boosta. Ja ci to gwarantuję, tylko nie na wszystko plus 10. No chyba, że się prosisz o to, to nie ma sprawy, to zawsze możesz. Gündogan 8-1, Götze 8-4. No, nie spodziewałem się po niego. Szczur 8,5, no Royce dzisiaj nie pracował. 6-6, Kroos 7,5, Samuel 6,9. No musi jeszcze popracować u nas trochę, żeby nabrał formy. I Schmelzer 8-1. Boateng 8,5, no i 7,6 za to, że puścił tego gola, ale no i tak dzisiaj działał trochę. Podziękujemy Niemcom dzisiaj, ładnie 5-1 rozgromili i kolejne 3 punkty, które nam za chwilę mogą dać szansę do utrzymania w lidze 7. A jeżeli zawalczymy o awans, to nawet nam się może udać. 2 wygrane, 1 remis, 2 przegrane. Czyli taka statystyka, już mamy 5 meczy za sobą. Ja jestem ogólnie zadowolony z Niemców. No dzisiaj po prostu dali mi radość na mordzie. Dobra, Miller, tak jak ci obiecywałem, dostaniesz boosta na wszystko. A może ci damy boosta na wszystko plus 6, żebyś za dużo tego też nie dostał. A damy ci, co nam to zaszkodzi. Będziesz miał najwyżej takie. Ale nawet nie są najgorsze. Dobra. Miller dostał. Gündoganowi damy też oczywiście za te asysty. Tylko co mu dać? Podania, bo dajmy mu lepiej. Tylko on ma wszystko tu potem. No podania mu damy, no. Co zrobimy? Żeby robił lepsze podania. Chociaż mogłem mu dać takie podania, nie? A nie, nie mam tego. Szkoda. Dobra. Kroos. O, chyba BF4 mi się ściągnął, bo jest właśnie wersja testowa na 7 dni BF4. I jeśli ktoś chce, to sobie może ściągnąć. Link będzie w opisie do pobrania BF4, a jak nie, to dam nawet w adnotacji. Tutaj Kroos też się popisał, to mu damy też podania. No, żeby robili siekę ogólnie. No, tu Götze, to ja jestem dzisiaj z niego zadowolony. Dzisiaj pracował na miarę swoich możliwości. Naprawdę jestem z niego zadowolony. Dlatego no dam mu główki, te dodatkowe główki plus 15. Bo chciał dzisiaj przyjebać z główki, ale mu nie wyszło. Może następnym razem będzie lepiej i wtedy być może zadupi z tej główki. Dobra, Gecuś dostał swoje. Kto jeszcze? No Royce dzisiaj się nie popisał, no przykro mi bardzo, sorry, winę tu. No Boateng tu jeszcze może dostać, bo fajnie tu dzisiaj współpracował z nami. Damy mu obronę plus 10, żeby tu fajnie, lepiej działał. Hummels oczywiście nic nie dostanie, bo jest zieloną kartą, ale nie widziałem go dzisiaj za bardzo w obronie, bardziej Boateng. No i Schmelzer, no jeszcze jemu mogę dać, bo też widzę, że się starał chłopak.
no chciał dużo robić, no i robił w sumie, damy mu podania, żeby lepiej tutaj nam działał. No i w sumie, no i to by było chyba na tyle. No Jerowi nie, no Jerowi mogę tam jeszcze dodać te, kurde, łapanie piłki albo bardziej coś, nie wiem. Dajmy mu to tempo jeszcze raz, bo z tymi łapaniami piłki to on chyba nawet problemu nie ma, bez tych boostów to dajmy mu szybkość. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego meczyka, zajebistego meczyka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! Jak coś, to ten meczyk będzie w sobotę.